Pięć cech emocjonalnie inteligentnych ludzi. To jest jeden z najważniejszych filmów, jaki do tej pory kręciłem. Więc, jeżeli chcesz wyciągnąć wartość i potencjał, który ma, a jest ogromny, to prosiłbym o skupienie. Numer jeden. Cecha, rzecz, którą możemy też wytrenować, wyćwiczyć, wprowadzić w życie, to jest to rozpoznawanie, czujność, świadomość tego, kiedy jesteśmy pod wpływem emocji. Rozpoznawanie tego, jak ktoś coś powie, co może być głupotą. Coś ktoś powie, co grozi Twoim wierzeniom. Coś ktoś powie, co jest przeciwko Twoich wierzeń i Twojego przekonania. I czujność, kiedy wchodzą emocje i chcesz w jakiś sposób narzucić, obronić się, obronić swoją pozycję, pokazać swoje. Bo bardzo często jesteśmy przywiązani emocjonalnie do czegoś, do naszych wierzeń, do naszych wartości, do naszych przekonań. I jak to jest atakowane albo podważane w jakiś sposób, w sytuacjach, jak ludzie coś mogą powiedzieć, to nie chodzi o to, żebyśmy nie bronili tego. Chodzi o to, żebyśmy rozpoznawali, widzieli siebie, że nagle tracimy obiektywność i lekkość rozmowy i chcemy, te emocje chcą nas zmusić do tego, żebyśmy zareagowali i pokazali swoje. Pokazali swoje. Narzucili swoje czasami. I nie chodzi o to, żebyśmy udawali, że nie ruszyło mnie to, nie rusza mnie to. Nie. To jest jeszcze gorzej. To jest pułapka. To jest bardzo niedobrze, jak ktoś mówi na przykład, że nie przeszkadza mi to, a w środku czujesz, a udajesz, że nie czujesz i nie próbujesz uniknąć tego, żeby dotarło do ciebie, że czujesz naprawdę. To nie jest dobre. Chodzi o to, żebyśmy rozpoznawali, że jesteśmy pod tym wpływem, że w danym momencie wiem, że będę chciał Cię przekonać, wiem, że jestem zagrożony w jakiś sposób, wiem, że czuję emocje, które chcą spowodować jakąś reakcję. I teraz chodzi o to, żebyśmy byli czujni tego, rozpoznawali to i mimo tych uczuć podejmowali decyzje trzeźwe. Decyzje, które nie są oparte, które nie reagują na te emocje. Bo możemy zareagować, jeżeli chcemy. Nie jest to złe. Nie chodzi o to, że to jest złe, że zareaguje na swoje emocje. Ale żebyśmy mieli ten wybór, gdzie może w danej sytuacji nie jest najlepiej, jeżeli ja będę bronił to. To jest ogromna siła, jak ktoś potrafi rozpoznać, kiedy sam jest pod wpływem emocji. Numer dwa. To jest to samo, tylko że w stosunku do innych ludzi. Widzisz, rozpoznajesz, gdzie w danym momencie człowiek mówi pewne rzeczy obiektywne, fakty i tak dalej, jest spoko. I rozpoznajesz, w jakim momencie zapalają mu się oczy i wchodzą emocje. I widzisz, że ta osoba już nie mówi fakty, już straciła w miarę kontrolę i rozpoznajesz to, że ta osoba już nie idzie z faktami, tylko idzie z wierzeniem. I zauważymy to. Zauważymy to, jak pewne osoby mówią o czymś, mówią i w pewnym momencie, jak poczujesz taki kop, jakiś rodzaj agresji, jakiś rodzaj intensywności, to może być pasja, to może być coś pozytywnego, ale rozpoznawać te niuanse i widzieć, kiedy człowiek już stracił tą obiektywność i jest w emocjach i w wierzeniach, że kopie jakieś przekonanie, które głęboko jest zakorzenione, które nie musi być faktem. Po prostu to jest przekonanie i rozpoznawać, kiedy ludzie wchodzą w taki tryb i dawać im ulgi. Wiedzieć, co może być lepsze w takiej sytuacji, jak dana osoba już jest pod takim wpływem. Odpuszczać czasami. Widzieć obiektywnie i nie reagować na to, bo czasami ludzie mogą chcieć zaatakować z tego powodu, że ktoś zagraża ich wierzenia. I jak rozpoznajemy to, to mamy większą kontrolę. Jeżeli chodzi o rozmowę, możemy nakierować tą osobę, nakierować, nie zmanipulować, ale
pomóc tak, żeby było lżej. Zaakceptować to, że ta osoba ma jakieś wierzenie i jest ok. I nie próbować walczyć z tym. Bo z wierzeniem nigdy nie wygrasz. Jak ktoś ma zakorzenione wierzenie w sobie, to im bardziej walczysz, tym bardziej to chroni. Więc rozmowa traci kontakt z człowiekiem, gubi się. Więc emocjonalnie inteligentny człowiek rozpozna drugą osobę, kiedy straciła już tą obiektywną rozmowę i weszła w jakieś wierzenia. Widać to. To jest bardzo ważne i bardzo pomocne, jeżeli rozpoznajemy to u ludzi. I potrafimy jakoś przystopować, odpuścić momentami i zaakceptować to, że ta osoba ma jakieś wierzenie, podać przykład, perspektywę swoją, ale bez narzucania się. To jest bardzo ważne. Numer 3. Cecha emocjonalnie inteligentnej osoby. To jest to, że akceptujesz to, że inny człowiek może nie zrozumieć, ile coś cię kosztuje. Bardzo często wchodzą emocje z tego powodu, że inna osoba podchodzi bardzo lekko do czegoś, co jest bardzo ważne dla nas. I ta osoba może nie szanować tego, tamta osoba może nawet nie wiedzieć, ile ciebie coś kosztuje, tamta osoba może nie wiedzieć, ile pracowałeś na coś. I emocjonalnie inteligentny człowiek akceptuje to, że niektóre osoby nie obchodzi to i niektóre osoby nie zobaczą tego. I bardzo dużo osób, nawet w bliskim twoim środowisku, nigdy tego nie zobaczy. I chodzi o to, żeby mimo tego robić, starać się to, co ktoś może nie zobaczyć, to strasznie duże staranie się i koszt, coś, co może cię bardzo kosztować i robienie tego. I na zewnątrz to może wyglądać tak, że proste i tak dalej. I nie starać się pokazać, jak bardzo cię coś kosztuje. I mimo tego kontynuować i robić to i niech inni patrzą na to jako coś łatwe, jako coś proste i może banalizują to. To jest bardzo ważne, żeby jak w środku jest ten ból, że ktoś nie rozumie, żeby to odpuścić. Jest ok. Nie musi rozumieć. Ja będę robił swoje. Na zewnątrz to może wyglądać tak proste, banalne, cokolwiek, że ludzie nie doceniają czegoś, a ja będę walczył w środku. Może nikt tego nie zobaczy, ale będę to kontynuował. Będę to robił. I nie będę szukał takiego uznania z zewnątrz. Takie odpuszczenie, takie, że jest ok. To jest moja walka, to jest moja rzecz. Nie ma znaczenia, co inne osoby myślą. To jest bardzo ważne, bo to jest bardzo duży ciężar. Bardzo duży ciężar i bardzo duża chęć, żeby pokazać innym, ile coś nas kosztuje. Jak człowiek potrafi to odpuścić, to wchodzi next level. Następny level. 4. Emocjonalnie inteligentni ludzie są doskonałymi menadżerami swoich emocji, swoich uczuć. To jak się czują, swojego stanu. Każdy człowiek powinien się nauczyć, jak wprowadzać się w pewne stany. Co prowadzi do czego? Jak ja mogę, kimkolwiek jestem, obojętnie kimkolwiek jesteś, to możesz wprowadzić się w taki stan, który przyciągnie to, co chcesz. Zawsze ludzie, którzy bawią się, którzy śmieją się, którzy mają po prostu fun, to są ci ludzie, którzy są najbardziej atrakcyjni, którzy przyciągają fajniejsze rzeczy, gdzie po prostu życie wygląda fajnie i wszyscy ludzie chcą być koło nich. I to jest fun. To jest to, że potrafisz śmiać się ze sobą, mieć takie wewnętrzne żarty. Gdziekolwiek jesteś, możesz żartować sobie wewnętrznie, patrzeć na coś w pewien sposób, śmiać się ze sobą, mieć taki wewnętrzny dialog, gdzie śmiejesz się z czegoś, gdzie żartujesz, gdzie enjoyujesz, cieszysz się swoimi ruchami. Jak mówisz coś, to cieszysz się swoim mówieniem. Cieszysz się, słuchając swoje słowa. Nie tak narcystycznie, ale enjoyujesz po prostu życie.
mówisz coś i cieszysz się tym, że to mówisz. Idziesz sobie i enjoyujesz swój spacer, swoje ruchy. Jak ktoś potrafi zmienić perspektywę i w większości swojego życia cały dzień, ile możesz, trenujesz tego, że enjoyujesz coś, że miesz zęby, że siedzisz przed komputerem, że szykujesz się do pracy, w sposób, jaki szykujesz się do pracy, jak zmieniasz tą perspektywę i trenujesz to, że to jest niesamowite, że ty to robisz w taki sposób, że tu weźmiesz to, to wsadzisz tam, siedzisz przy komputerze, ruszasz tą myszką w super sposób, takie same żarty wewnętrzne, gdzie po prostu cieszysz się tym, co się dzieje. I to wprowadza cię w niesamowity stan. I ten stan przynosi niesamowite efekty. Dużo ludzi może myśli o tym, że jeżeli zaakceptuję to, że jest świetnie, tak jak jest, to nie będę miał motywacji, żeby to zmienić. I to jest z jednej strony fakt. To, że nie podoba ci się tak, jak jest, to daje jakąś motywację, żebyś to zmienił, żebyś starał się o lepiej. Ale szybsza droga, zauważyłem osobiście, że szybsza droga jest, jeżeli czujesz się fajnie i mimo to starasz się. Starasz się, ale w tym stanie, gdzie jest fajnie. Starasz się o coś bardzo, ale z tym humorem, z tym żartem, z tym, że jest fajnie. Nawet jak jesteś poważny, jak coś walczysz o coś, to walczysz o coś, ale enjoyujesz to. Enjoyujesz tą walkę, że jest niesamowita, że jest fajnie. Numer 5. Cecha emocjonalnie inteligentnych ludzi to jest to, że rozpoznają, co chce drugi człowiek i dają im to. To jest taki trening empatii, uczucia, wyczucia, takich niuansów, gdzie trenujesz siebie, żeby wyczuwać, jak ty się czujesz. Trenujesz siebie, żeby wyczuwać, jak ty się czujesz koło danej osoby, gdzie to ci daje jakiś wgląd w to, jak ta osoba się czuje, bo promieniują pewne uczucia z danej osoby i czujesz to, jak się czujesz koło pewnych osób. Wyczuwasz, co może potrzebować ta osoba, skoro tak się czuje. Wyczuwasz, w jakim kierunku zmierza, co chce, co pragnie, co najbardziej chce w danym momencie, jaki rodzaj energii chce. Bo to nie chodzi o rzeczy, to nie chodzi o to, że rozpoznajesz, co ta osoba chce, jaką rzecz i chodzisz i kupujesz to i dajesz to. To nie chodzi o to. Chodzi o to, jak chce ta osoba się czuć i dajesz to. I bardzo dużo ludzi wchodzą w taką pułapkę, że nie chcą się wysilić i dać komuś coś. Bo to jest uczucie tak, jakbyś tracił, jakbyś marnował swoją energię, nie chce się. Często samo to, że widzisz osoby, które są low, albo widzisz osoby, które widzisz, że chciałyby jakiś rodzaj podniecenia, żeby się pocieszyli czymś, żeby coś było fajnego i wyczuwasz to i możesz im dać to w jakiś sposób, zażartować, coś powiedzieć, coś dokuczyć w jakiś śmieszny sposób, powygłupiać się, żeby ta osoba dostała te fajne emocje, bo czujesz to, że ta osoba może chcieć coś takiego, to wtedy życie się zmienia. To, co się dzieje później, to jest niesamowite. Ludzie chcą się odwdzięczyć, ludzie chcą być koło ciebie, ludzie chcą ci dać. Ludzie czują taką potrzebę wewnętrzną, żeby ci dali. I jak robisz to wszystkim ludziom, jak wchodzisz w pomieszczenie i dasz każdemu fajne uczucia, fajne emocje, to jakaś osoba się znajdzie, która będzie miała coś, co będzie chciała ci dać. Jakaś znajomość, jakiś rodzaj współpracy, cokolwiek. Jak dajesz wszystkim, to 10 osób z tych wszystkich mogą mu chcieć coś ci dać. Więc to jest tak, że wydajesz, ale zwraca ci się to i bardzo często zwraca ci to bardzo szybko i bardzo dużo. Bo nie chodzi o to, żebyś inwestował w jedną osobę, ja chcę tą osobę i tylko tą osobę i ta osoba ma coś, co ja chcę i dam jej i wtedy może dostanę to, co mi da. Może będzie chciała mi to dać. A jak wszystkim ludziom dasz fajne emocje, zobaczysz, co chcą i dasz im to po prostu energetycznie, energią swoją,
to może ci nie dadzą wszyscy, ale mogą ci dać 20 osób po trochę i zyskasz więcej niż jakbyś inwestował w jedną osobę. Więc emocjonalnie inteligentny człowiek wie, że ma energię swoją w dostatku, wyczuwa innych ludzi i nie boi się dać, nie boi się zużyć swoją energię. Bo im więcej dajesz, tym więcej się ładuje w ciebie, żebyś dawał. Owszem, czasami trzeba zrobić pauzę, czasami trzeba się wycofać, wyciszyć, to jest ok. Ale ludzie się boją po prostu dać, boją się, czują, że stracą coś. Więc to robi emocjonalnie inteligentny człowiek. To jest to, że wyczuwa, co ta osoba chce i nie upiera się na to, że nie dam jej, że ja chcę dostać. Nie, dajesz, po prostu dajesz. Nie myślisz o tym, że a ja się czuję źle, to ja chciałbym się czuć dobrze i żebym dawał. Nie. Ty po prostu dajesz. To jest bardzo ważne. To jest trudne do przejścia, bo jest takie uczucie, że jesteś low i nie masz ochoty się wysilić. Ale jak to robisz, to cuda się dzieją. Więc to jest piąta rzecz, którą emocjonalnie inteligentni ludzie ogarniają, wiedzą i robią. Mam nadzieję, że ten film jest pomocny. Mam nadzieję, że otwiera oczy na pewne rzeczy. Mam nadzieję, że wyćwiczysz, wytrenujesz, zaliczysz te rzeczy i zobaczysz efekt. Jeżeli ten film jest pomocny, zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał i tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.